ten sklep. W gumowej masce migdałowego księcia spaceruje po ogrodzie. Snuje sam. Mam dwie siekiery, ostre jak brzytwa. Teraz podeszłem sobie trochę trawy na podwieczorek. Za budynku sąsiadu, a jest to drewniana stodoła, wychyla się amerykański śmigłowiec szturmowy. Ja spaceruję. Pies sąsiadu szczeka. Ciszą targają strząsy wybuchów. Fragmenty trawnika tryskają w ciemność. Teraz prawym okiem kontroluję polską przestrzeń powietrzną. Lewym mrugam, ręką sięgam po papierosy. Mocne bezpieczne. Przeciwnik sieje ogniem po krzakach. Wyrwa w plombie. Zniszczenia na niebywałą skalę. Kule biją jak oszalały w rytm szatański. Wypuszczam. Pawia jak z procy na trawę. Dymi mi z pleców. Chyba dostałem. Mayday, mayday. Walę głową o brzozę. Odbijam się i padam pod wieżbę płaczącą. Nagle pas. Wybija się z lewej i z półobrotu miażdży do przeciwnika. Zdjęcia z miejsca zdarzenia. Znowu to papierowe mięso. Poezja współczesna po oświęcimiu. Wychylam się na prawe skrzydło. Pilot pod płotem podpiera gromnicę, stąd kciuk. Ludzie to ssaki, ludzie to zwierzęta, wieżowce to budynki. Poezja współczesna, współczesna poezja. Papier. Zacząłem wierzyć dopiero po 11 września. Stopniowe windy, twarde dyski, płyty krzemowe, tektoniczne. Dziura w ziemi na przestrzał, ogniste gardło. Usta zwracające pamięć piórokuszem z papierów. Szymborska w latanie, ja w papier, a wy w co uwierzyliście?